Dzień dobry, dzieci! W tym odcinku będzie zadanie z fizyki. No, to jest tu takie coś, i którą odpowiedź wybrać? Nie mam pojęcia. Narysuję sobie obrazek i z obrazka odczytam. To będzie przestrzeń do rysowania obrazka. Tu sobie zaczepiał strunę. No i taka struna, jak nie drga, to nie drga. A jak drga, to drga. No i narysuję jakąś przykładową długość fali, która na takiej strunie może się wytworzyć. Ton podstawowy. To to. Tu się nie rusza, tu tak se loto. Może powstać jeszcze coś takiego. Może powstać cokolwiek, co będzie miało węzły tam, gdzie struna nie może się ruszać. Więc coś takiego również. To jest pół lambda. Tego może nie widać, ale jeśli się przedłuży, to wtedy widać. A nie trzeba tego widzieć, jeśli ma się ten obrazek. Tu ewidentnie widać, że to jest cała lambda. No i teraz patrzę na odległość między dowolnym węzłem a dowolną strzałką. Węzeł, strzałka. 1 czwarta lambdy. Strzałka, węzeł. 1 czwarta lambdy. Wybieramy odpowiedź A. 12,2. Największa długość fali. Największa długość fali jest tutaj. Zauważam, że długość tej struny daje się wyrazić jako połowa długości fali w tym przypadku. Lambda drugich. I z tego wychodzę. Bo z tego wynika, że lambda to 2L. No i, no i właściwie już. 12.3 jest trochę problematyczne, no bo jeśli wiem, że kolejne długości fali różnią się o tyle samo, to wtedy wystarczy sprawdzić, jaka jest różnica między tym a tym, a potem sprawdzić, czy różnica między tym a którymkolwiek z tych da się wyrazić jako całkowita wielokrotność 225 Hz. I to jest 4. Pytanie tylko, czy to jest zadanie za dwa punkty? Nie wiem. Ja bym za to nie dał dwa punkty. Ja bym dał dwa punkty dopiero jakby ktoś najpierw wykazał, że jest ta sama różnica między kolejnymi falami stojącymi, ta sama różnica częstotliwości. Jak to zrobić? Zauważam, że tutaj długość struny da się wyrazić jako połowa długości fali. Tu jako cała długość fali. Tu jako półtora długości fali. Ogólny trend jest taki. Tak? 1 razy lambda drugich, 2 lambda drugich, 3 lambda drugich i tak dalej. Teraz przepisuję z karty wzorów. Przepisuję, że lambda to jest V przez F. No i po skomplikowanych przekształceniach. gdzie to jest jakaś częstotliwość podstawowa. No i faktycznie kolejne częstotliwości to dwa razy częstotliwość podstawowa, trzy razy częstotliwość podstawowa, cztery razy, pięć razy, różnica między nimi będzie ta sama. I myślę, że dopiero w oparciu o to mogę sobie zrobić te proste rachunki i liczyć na dwa punkty, ale może się mylę, może to zdanie sprawdza, czy uczeń kompletnie bez zrozumienia wykuł na pamięć, że z jakichś powodów, Różnica częstotliwości między kolejnymi falami stojącymi jest taka sama.